Siema, tutaj Koza, kanał Koza Stream, a ten odcinek zaczynamy od smutnej informacji. Mam nadzieję, że mimo wszystko na początku zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję na tym kanale, a informacja jest naprawdę smutna z tego powodu. Polska przegrywa z Niemcami 3-1 na Euro, chyba, więc słabo, szkoda. Co mogę więcej powiedzieć? Na ekranie głównym jest Leroy Sané, nie będę ukrywał, że to jest zawodnik, no którego ja chętnie widziałbym u nas w zespole. A w zasadzie, może zobaczymy, słuchajcie, skład reprezentacji Niemiec z tego spotkania, ponieważ ja nie będę ukrywał, że jest paru zawodników, których ja w naszym składzie bym widział. Po prostu chcę, żeby ten Bayern zdobył był wielki niemiecki. Niestety tutaj tego nie możemy zobaczyć, ale możliwe, że są gdzieś statystyki turniejów, które moglibyśmy zajrzeć. Spójrzmy na to. Inne ligi. Zobaczmy, czy będzie tutaj rozgrywane Euro, czy też nie. Na samym dole może. Niestety, nie widzę tego. A szkoda, liczyłem, że może uda nam się to zobaczyć. Czasami gdzieś się da. A może to jest jako główne? To chyba może być jako główne. Zobaczmy w takim razie tabelę, jak to będzie wyglądało. Gdzie jest w takim razie? Gdzieś tu na dole chyba było. Tak jest, są Mistrzostwa Europy. Okej, okay. Zobaczmy w takim razie grupę, w której jest Polska i Niemcy. Fajnie, że w ogóle Polska jest na Mistrzostwach Europy, aczkolwiek w sumie na tych mistrzostwach, gdyby nie była, to by było dziwne, bo to będzie... Już ten rodzaj dziwnych mistrzostw, ale jedyne, co możemy zobaczyć w tym momencie, to tego typu tabele. To nas zupełnie nie interesuje, ale... A statystyki zawodników? O, super, są najlepsi strzelcy, są asysty. Zobaczmy w takim razie, jaki będzie najlepszy niemiecki strzelec. Salke, tego zawodnika sobie w takim razie zaraz zobaczymy. Czy jest jeszcze tutaj ktoś? Milik, Żurkowski, oni strzelają, ale niestety nie strzelają na tyle, żeby Polska chociaż trochę z punktów zdobyła. No dobra, ale zobaczymy Selke, przepraszam, będziemy Salkę, zobaczymy Selkę. Zobaczymy asysty, kto tutaj ma z Niemiec najwięcej. Rodri ma dużo, to mnie oczywiście cieszy, bo to jest nasz zawodnik. Saul, bo to jest nasz były zawodnik. No ale my zobaczmy tego Zielonego. Niski ma asystę, fajnie. Czy jest ktoś z Niemiec? Zyle, no ale Zyle raczej nie będziemy ściągali. Zobaczmy sobie tego Selkę. Któż to jest? No i nie będę ukrywał, że też fajnie by było poszukać sobie na przykład takiego Kaja Havertza. To byłby na pewno ciekawy zawodnik do ściągnięcia. 29-letni napastnik Niemiec, Hertha Berlin. Ale czy my go potrzebujemy i czy my go chcemy? Na pewno to by była fajna dziewiątka, żeby pod niego kogoś podwiesić, ale Kai Havertz, nie ukrywam, że mnie zdecydowanie bardziej by ekscytował tutaj do ściągnięcia. Cały czas młody, 25-letni, cały czas grający w Bayerze Leverkusen. Jemu kontrakt wygasa. Ależ to by było złe go ściągnąć na przyszły sezon. Ale czy my chcemy w Bayernie zostawać na aż 2 sezony? W sumie nie obraziłbym się. Bo tej rewolucji nie będziemy w stanie dokonać w tym jednym sezonie. No dobra, słuchajcie, no jak na razie. Poczekajmy, niech ten sezon na dobre nam się rozpocznie, bo na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy nawet, jakim budżetem transferowym dysponujemy. Nie wiemy, jakie są cele zarządu, aczkolwiek czy one nas obchodzą, no niezbyt. Nie wiemy, czy też Bayern kogoś nie podpisał na przykład, bo ja tego nie sprawdziłem, a zobaczcie, że odchodzi od nas nasz środkowy obrońca, więc jest możliwe, że do nas także ktoś przychodzi, a ja nie wziąłem tego pod uwagę. Nie mówię tutaj o Sancho, który zaraz pojawi się w naszym zespole, tylko mówię oczywiście o zawodnikach, którzy mogliby się tutaj pojawić na kontrakcie, co mnie oczywiście martwi, no bo już tych zawodników jest absolutnie za dużo w tym klubie i tak. Mam nadzieję, że to, co się pojawiło, te wiadomości, to spływają do nas oferty transferowe ze zawodników, których kupić możemy, znaczy sprzedać możemy, bo chcemy sprzedać naprawdę dużo graczy. Musimy mega mocno to odchudzić, chcemy ściągać fajnych, młodych, perspektywicznych Niemców, chcemy pokraść te talenty. Zobaczcie, gdzie możemy udać się na turnę. No to co, niech to będzie Japonia, ciekawe zespoły, fajnie to wygląda. Jest Atletico Madryt, z którymi się zmierzymy. Zobaczymy w takim razie, jaką kadrę na nas wystawią. My oczywiście wyjdziemy tam rezerwami, jak zwykle to bywa. No ale teraz skupmy się na tym, słuchajcie. Will opuścił klub, Torstekon opuścił klub, Hoffman opuścił klub, przybywa zawodnik, któremu obiecaliśmy kontrakt, czyli Jadon Sancho, Diop opuszcza klub, sprzedaż koszulek, no to myślę, że z tym nie będziecie mieli problemów, bo naprawdę tutaj trykoty prawie żadne nie będą aktualne. Okej, słuchajcie, w takim razie, jak na razie przychodzi do nas Jadon Sancho, gigantyczne wzmocnienie, to oczywiste, ale zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, a mianowicie jaki numer dostał Sancho i
czy będzie z niego zadowolony i czy my z tego numeru będziemy zadowoleni. Zobaczmy, Sancho, Pepe to będzie, prawda? Gdzie są Pepe? Pominąłem Pepe? Tu jest Pepe. Dostał 13. 11 dostanie na razie. Fantastycznie. No i super, to mi się podoba. Ja tak patrzę i zobaczcie, że w naszym klubie nie ma już Thomasa Müllera. A nie, jest Thomas Müller, przepraszam. Kończy karierę po tym sezonie, za to to jest informacja, która mnie bardzo cieszy. Oby tak samo było z Neuerem. Zobaczmy, Neuer kończy karierę po tym sezonie, to jest bardzo dobra informacja. Na liście transferowej to jest bardzo dobra informacja. Zobaczmy, bo tutaj było paru dziadków, więc nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś z nich kończył karierę po tym sezonie jeszcze, ale nie widzę już tutaj tego typu zawodników. Jak widzicie, tutaj tak samo jest duży bałagan z kontraktami. Naprawdę wygląda to dziwnie, wygląda to źle i nie można być z tego zadowolonym, jak to wszystko się tutaj układa. Poczekamy, słuchajcie, parę dni na początku, zanim my rozpoczniemy swoją aktywność na rynku, to chciałbym, żeby tych zawodników troszeczkę się od nas odeszło. Mamy ofertę transferu Meyera, mamy ofertę transferu Renato Sancheza. Wydaje mi się, że jednak no przygoda tego zawodnika z naszym klubem już powinna dobiec końca. On jest cały czas młody, fajnie się rozwija, ale a czy my go będziemy tak naprawdę potrzebowali? Wolałbym w to miejsce kogoś z możliwością gry na większej liczbie, największej ilości pozycji. No tak, tylko oni dają nam poniżej jego wartości, więc ja, słuchajcie, jestem gotów go sprzedać, bo zresztą wystawiłem go na listę transferową, ale chciałbym, żeby tutaj odrobinę Juventus musiał, wiecie, wysilić się na tym rynku transferowym i trochę ponegocjujemy. Jeżeli się go nie sprzeda tutaj, to sprzedamy go gdziekolwiek indziej, ale zobaczcie na to, jaka to jest oszczędność w porównaniu z Sancho, którego kupiliśmy. Naprawdę wygląda to nieźle. Inny klub zapłacił kwotę odstępnego. To jest bardzo ciekawy zawodnik, bo tutaj ta kwota odstępnego była żałosna, bo to jest 2 miliony, a spójrzcie tylko na to, że ten chłopaczek naprawdę miał fajne statystyki, gdzie on jest, ten Aido. Tu, 79 oceny ogólnej. Niech odejdzie, słuchajcie, niech odejdzie. Nie chcę od niego już walczyć za bardzo, bo i tak chcemy się go pozbyć, więc podpisywanie go po to, żeby go sprzedać, byłoby nie fair. Wynegocjowali tamto, to wynegocjowali. Nie będziemy mu robili tutaj pod górę. Okej, okay, tak więc słuchajcie, co tutaj jest dalej? Chciałby zagrać ten gościu i chciałby zagrać Hummison. Nie ma problemu. Nie ma problemu, więc ustalmy sobie też jedenastkę pod te występy, które tutaj nas czekają. Na początku tutaj wystąpi sobie Far, albo niech Neuer da, albo nie, no Fartu, bo to jest nasz podstawowy bramkarz. Na prawej obronie wystąpi ten gościu. Środek to będzie Mai i na razie niech to będzie ten typek. Lewa obrona niech to będzie Pablo. Środek pomocy SPD, no to grasz. Tutaj sobie wskoczy Tiemue Bakayoko. Tutaj chciałbym zobaczyć tego gościa. Na lewej stronie chciałbym zobaczyć, o mój Boże, to wygląda źle. Chciałbym zobaczyć na lewej stronie, spójrzcie na to, naprawdę. No nie no, kogoś z tego brazylijskiego zaciągu. Niech będzie ten Cash, bo tam tych dwóch i tak chcemy sprzedać. No i na napadzie wyjdzie Heung-min Son. Prawa strona to będzie, czy to jest ten gościu z Turcji? Nie, to jest nasz jakiś Niemiec. No to niech sobie tu wystąpi. No dobra, no i tyle. Jakby, jak widzicie, moje podejście do tych spotkań jest dosyć, bym powiedział, no niezbyt. Niezbyt jestem tutaj zainteresowany tym wynikiem. Weźmy sobie, poróbmy jeszcze tylko trochę tutaj drobnych zmian. A, jeszcze ten Thielmann chciał zagrać. Okej, okay, to on sobie zagra. Więc jeszcze ty się zmień. Ty się zmień. No naprawdę wygląda to wszystko dosyć dziwnie. Ty zostaniesz. Nie wiem, czy ja go sprzedałem, czy nie. Muszę się zastanowić. Ja strasznie, jest tu dużo zawodników, których ja przyznam szczerze, nie do końca kojarzę. Czy oni... Jego nie było, bo jego bym kojarzył. On był tutaj? Dziwne, naprawdę dziwne. Strasznie dużo mamy tutaj tych graczy, którzy... no wygląda to dosyć zastanawiająco. Okej, tak więc to mamy zrobione. Jesteśmy gotowi na nasze pierwsze spotkanie z Al-Hilal. No myślę, że to jest mecz, który wygramy bez większych problemów, bo mimo, że to jest jedenastka taka jaka jest, to tutaj ich pykniemy raz, dwa, trzy, cyk, 4-0, Sonstra, hat-tricek, chciał se zagrać, chłopak to se zagrał i wyszło naprawdę nieźle. Zobaczmy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o biuro. Meyer został sprzedany.
Jonathan Mayer, ale tych Mayerów my tam mieliśmy naprawdę dużo chyba, więc zaraz zobaczymy, słuchajcie, któż to był, zadowolony i zadowolony, okej. Zobaczmy, jak to wygląda, który to był Mayer, bo ten jeden Mayer wygląda nieźle, ja bym chciał, żeby ten jeden Mayer został. Tylko czy to jest ten Mayer, czy mamy paru Mayerów? Nie, to jest Batista Mayer, czyli Batisty Mayera nie mogę sprzedawać. Ewinę mogę sprzedać? LPLS, no to tego Ewinę muszę jeszcze sprzedać. Sam widzicie, że to jest taki bałagan w tym klubie. Naprawdę, masakra. Ale jak tak myślę o podstawowym składzie, to też zaraz będziemy oczywiście musieli robić te ruchy. Możemy, rzecz jasna, grać takim zestawieniem. Czekajcie, bo tu się trochę zamieszało. Z prawej strony może grać Jadon Sancho oczywiście. Jego jeszcze nie ma, ale on będzie tutaj grał. Jadon Sancho może grać tu. Correa może grać tego naszego podwieszonego. Siny, a tutaj może grać Heung-min Son. No muszę przyznać, że ta siła uderzeniowa już wygląda tak. No człowiek nabiera szacunku, kiedy się na to patrzy. Wygląda to naprawdę naprawdę przyzwoicie. Troszeczkę nie ma tutaj miejsca dla Leroya Sané wtedy, patrząc na tą lewą stronę. Gdyby Leroy Sané albo Coman grali napastnika, to by nie było problemu, ale że nie grają, to nie wygląda to tak, jakbyśmy do końca chcieli, więc wtedy trzeba było się by pozbyć któregoś, albo na przykład tu podwiesić Kaja Havertza jeszcze. No jest dużo rzeczy, które trzeba rozważyć na pewno. No i też można by było pomyśleć nad wzmocnieniem lewej obrony, bo ten Angelinho też nie wygląda jakoś brawurowo. Jest tutaj dużo możliwości wzmocnienia. Też nie będę ukrywał, że ja nie do końca jestem fanem Onany w bramce, w tym składzie. No, dużo jest tu rzeczy, które wymagają od nas usprawnień. To mnie cieszy, bo przynajmniej ta kariera nie będzie nudna, drętwa i taka, że się nic nie dzieje. Więc to jest na pewno spoko. Poczekajmy na kolejny mecz z Kawasaki. Mamy sprzedanego kolejnego zawodnika. Ja chcę jak najwięcej tych zawodników się pozbyć teraz w tym miesiącu, żebyśmy na spokojnie mogli podejść do kolejnego, jakby znaczy przejść do kolejnych faz, bo sami rozumiecie chyba, że nie chcę tutaj, a ja zagrałem w ogóle głównym składem, to chyba. No dobra, no to raz sobie chłopaki pyknęli. Sami rozumiecie, że ja, gdyby ja się sam gubię w tych zawodnikach, których ja mam, w tej liczbie graczy, więc chciałbym na początku to rozwiązać, żeby nie było problemów. Czy dajecie nam powyżej jego wartości? Dajecie, to spoko, nie ma problemu. A tutaj widzę, że jednak się posypały nam gdzieś te negocjacje z Renato Sanchezem, ale spokojnie, ktoś inny po niego przyjdzie, bo to jest gracz, który na pewno będzie obiektem pożądania, więc tutaj nic mnie nie zaskoczy w tej kwestii. Gibson możliwy do sprzedania do Fiorentiny, na jego miejscu szedłbym w ciemno. Fajny zespół, fajna liga, fajne miasto, wszystko naprawdę spoczko, żeby się przeprowadzić z Niemiec. Jakby nie są to jakieś Emiraty, ani jakieś inne dziwne pomysły, tylko przyjemny europejski kraj z poważną europejską ligą. Dobra, czas na mecz z Manchesterem City. Podchodzimy tutaj bardzo rezerwowym składem, jak widzicie, ale mimo wszystko rozbijamy ich 3-0. No sam Heung-min Son pokazuje, że naprawdę warto jest go rozważać w kontekście tego sezonu i że nie powinniśmy tego gościa tutaj skreślać i wydaje mi się, że możemy myśleć o nim właśnie jako 25 LSPS. Sam nie wiem, co z nim zrobić, wiecie? Przyznam szczerze, że sam nie wiem. Ale w to miejsce możemy mieć, kurczę, juniora jakiegoś, który się szybko rozwinie zamiast niego. Wiecie co? Zlecimy im. Bo ja jestem niezdecydowany, więc niech oni się tam z tym agentem pokulają trochę. Jak się, o Jezu, 20, to się nie pokulają z nim, bo odrzucą pierwszą ofertę. Źle kliknąłem, nieważne. Bo jestem trochę nieprzekonany akurat odnośnie tego gościa, bo jeśli chodzi o wyprzedaż Niemców, nie jestem do końca tutaj, no jeszcze nie doszedłem do porozumienia z samym sobą. Co ciekawe, dostajemy oferty za Caldare z Liverpoolu i powiem szczerze, że to jest coś, co rozważyć możemy, nie musimy, ale na pewno chciałbym. Proszę bardzo, Alexis Sanchez wrócił do Arsenalu. Alexis Sanchez wraca do Arsenalu. No to jest na pewno, ciekawa sprawa. Tak samo tutaj mamy jakiegoś Brazylijczyka. No będziemy się rozglądali, za tymi zawodnikami. Ciekawy jestem, czy to jest czyjś regen, czy też nie. Ale na pewno znaleźliśmy, mamy tutaj kopalnię absolutnych talentów, coś czuję. Szkoda tylko, co pokazuje, w jakim rozpadzie jest piłka niemiecka troszeczkę w tej karierze, że
Żadnego Niemca tutaj nie widać, ale ja mówię, że jest w rozpadzie, a zaraz się okaże, że Niemcy to tutaj zdobędą na chillku mistrzostwo Europy. No dobra, będziemy się zastanawiali, to sobie na razie odrzucamy wszystko, ale fajnie, że agenci działają. Teraz chciałbym zobaczyć gracza, który no już w tym Bayerze Leverkusen był długo, nie wiem czy dalej jest, ale chodzi tutaj o Jonathana Tacha. Jeszcze gdybym trafiał w przyciski, to by było dużo łatwiej grać mi w tą karierę. Jonathan Tach, 28 lat, gracz Tottenhamu. Więc zaproponowanie mu powrotu do Niemiec, wydaje mi się, że mogłoby być całkiem przyzwoite. I mielibyśmy wtedy jednego gracza, który naprawdę, wiecie, potrafi się obyć z piłką, rozegrać od tyłu, czyli Lenglet, i Jonathana Tacha. To by było na pewno, to by była na pewno fajna sprawa. I teraz tak, zobaczymy, ile my wydamy na Tacha i sprzedamy wtedy Caldarę. Ale to jest moim zdaniem niezły ruch. No oczywiście chciałbym sprowadzić, słuchajcie, Niklasa Zyle, żeby wrócił do nas. To by było fantastyczne wzmocnienie. No ale obawiam się, że nie jesteśmy w stanie tego ruchu wykonać. To jakby nas by przerosło w tym momencie. No Leroy Sané to by było coś tak samo. Timo Werner kusi. Powiem szczerze, że ten Werner kusi, żeby mieć go na napadzie, ale... Jest dużo ruchów transferowych, które musimy tutaj rozważyć i nie, jakby trzeba wszystko będzie wziąć pod uwagę. Tego Denisa fajnie by było ściągnąć, bo zobaczcie, ile on pozycji jest w stanie nam ograć. Ale tego Denisa, żeby go kupić, musimy cały ten zaciąg... musimy cały ten zaciąg portugalski rozsprzedać. Ale słuchajcie, na początku mamy ofertę za Caldarę. Wydaje mi się, że to jest bardzo mało pieniędzy za takiego zawodnika. Wiem, że on ma 30 lat, ale... Jestem debilem, bo się zgodziłem, więc nieważne, słuchajcie, Caldara został sprzedany, a my idziemy w takim razie bez fejla kupić Jonathana Tacha. Nic się tutaj nie wydarzyło złego, proszę nie zwracajcie uwagi na to, co macie na swoich ekranach. Weźmy sobie w takim razie od razu, ustawmy to wszystko pod Tacha i spróbujmy ściągnąć. Kurczę, nie, no nie ukrywam, że ten Zyle, no to jest marzenie, żeby tu wrócił, no. Jeszcze umie operować piłą i wszystko. Nie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. No Jonathan Tach. No ale jest większa szansa kupić Tacha z Tottenhamu niż Zyle z PSG. Tym bardziej, że PSG raczej nie lubi mnie po tym, jak ich wyeliminowaliśmy. No dobra, słuchajcie. Zaoferuj kwotę za piłkarza. No proste. 36 milionów. 54. Z tym Caldarą sfailowałem strasznie i zdaję sobie z tego sprawę, bo tam straciliśmy dyszkę najmarniej. 40 milionów. 54. No z nimi się negocjuje zawsze tak samo. 49. 54. Słuchajcie, możemy zrobić tak. Ja wam powiem 50. Wy się zgodzicie. Ale ja jeszcze porozmawiam z tym Zyle, wiecie co? Bo jeżeli... Zobaczymy, bo... Wydaje mi się, że tutaj różnica cenowa może nie być jakaś strasznie duża. Ja bym tego Zyle z powrotem chciał mocno. I może on, widząc, że ja przychodzę do tego klubu, też by się zgodził. 50, zobaczmy co odpowie Pedrze. 70, okej, ja to rozumiem, szanuję. Sam bym był, uważał, że on jest warty więcej. 55-15%. 70 bez procenta, czyli widzę, że chłopaki tutaj stawiają sprawę jasno. Okej, spokojnie, spokojnie. Wszyscy jesteśmy w stanie się tutaj dogadać. 60. Myślę, że zejdziecie. Yo! No i to jest ciekawa sprawa. I to jest ciekawa sprawa, słuchajcie. To jest tylko dyszka różnicy, nie? Dyszka różnicy, a tak. 3 oceny ogólne i do przodu jesteśmy tutaj. Nie no, wróć do nas.
chcę go, ja go chcę, słuchajcie, ja go chcę. Chcę, żeby wrócił do tego Bayernu. Wiecie, było wiele historii, że zawodnicy wracali, więc wydaje mi się, że to jest dobry transfer. Kluczowym zawodnikiem będziesz, tu nie ulega wątpliwości. Będziesz razem z Lenglet tutaj liderem tego zespołu. No ten blok defensywny Lenglet i Süle, muszę przyznać, że w moim odczuciu naprawdę solidnie się prezentuje. Nie będzie klauzuli odstępnego, nie ma mowy. 150, tyle ile Sancho. Dziękuję. Welcome back, Niklas. Możecie napisać, słuchajcie, na czacie, znaczy na czacie, w komentarzach. Jestem zdecydowany, że Kaja Havertza ja chcę. Ale ja chcę Kaja Havertza na przyszły sezon. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja. Wyhaczymy im go w zimę jak źli. I to będzie taka sytuacja chociażby z Robertem Lewandowskim. A jeżeli ktoś będzie go chciał kupić, to wtedy go kupimy. No dobra, tak więc mamy kolejny gigantyczny transfer u nas. Naprawdę wielki podpis. Lopez został sprzedany, Gibson został sprzedany. To mnie cieszy, a my mamy ofertę transferu, proszę bardzo, za tego Czecha. Ja go bardzo chętnie się pozbędę. Oferta przebijająca jego wartość, to mnie oczywiście cieszy. I wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tak więc ja jestem zadowolony z tego, jak wyglądają w tym momencie sprawy, słuchajcie. No bo spójrzcie tylko na to, w to miejsce wchodzi Niklas Süle, zawodnik prawonożny, Lenglet jest lewonożny, więc to w ogóle się układa fantastycznie. Naprawdę ten blok defensywny już wygląda dobrze, tak bardzo dobrze. No i tutaj wydaje mi się, że na pewno potrzebujemy ściągnąć napastnika, bo napastnika nie mamy, ale też zobaczcie, ilu graczy musimy jeszcze stąd wykruszyć. Przypominam wam, jak wyglądała nasza kadra, jeśli chodzi o Atletico, z którym zdobywaliśmy mistrzostwo, Ligę Mistrzów, przepraszam. Więc tutaj musimy pójść w podobny model, że jest dużo, że jest jedenastka, potem jest taka druga jedenastka i potem już tylko uzupełnienia. Tutaj ten, to nie wygląda tak, uważam. Jakby jest straszna dysproporcja, są różni zawodnicy. No na mecz z Atletico wyszedłem troszkę zbyt poważnie. Wygrywamy 3-1, no ale wyszedłem tutaj, wiecie, jakby podstawą, co było trochę głupie. Zrobiłem to trochę przez przypadek, nie ukrywajmy. A mi się przypomniało, bo tak mówię o tym, o tej obronie, że potrzebujemy bocznego obrońcy, prawda? Bo tego Pablo mamy tutaj. Ale ja tego Pablo chętnie się pozbędę. A jest przecież zawodnik, którego ja bardzo chętnie bym do nas ściągnął, który będzie tani jak barszcz i na nim zarobimy w ogóle na tym transferze. Więc to będzie też przykład trochę innej polityki, jakby nie takiej, żeby kupować wszystkich na pałę, tylko żeby też trochę myśleć o tym, jak ten klub się buduje. A mianowicie Real Madryt, obrona. Czy wy cały czas macie go na tak debilnym kontrakcie, jak mieliście? Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Inter zostanie naszym nowym zawodnikiem na lewą obronę. Będzie to duże wzmocnienie też tej lewej obrony, jeśli chodzi o możliwości rotacji. Będzie dużo lepszy niż tamten gracz, więc to mnie cieszy. Lopez, kim on jest? A, bo to jest młody napadzior. Okej, okay, no ale to nie jest poziom, który nas interesuje w tym momencie w ogóle. Okej, okay, w sprawie negocjacji kontraktu, no niestety tak się raczej na nas obrazi, bo negocjować kontraktu z nim w tym momencie nie będziemy. Tak więc słuchajcie, przechodzimy do transferów. Jeśli chodzi o Itera, no to jest sprawa prosta. Oj, Realu Madryt, no czy ci nie żal? No i od razu rozmawiamy z samym zawodnikiem. Musimy go tylko uświadomić, że to nie będzie zawodnik podstawowy. Aczkolwiek on nie jest dużo gorszy od tego Angelinho, a jest młody. Więc ja jakby nie zdziwiłbym się, jeżeli on będzie... wiecie, jeżeli on wskoczy do tego składu, bo on ma troszkę miejsca do rozwoju, więc tutaj naprawdę jest szansa. 5 lat, bardzo dobrze, wiąże z nami jakby przyszłość jak najdalej się da. Wiesz co, no ale tutaj u nas będziesz jednak trochę mniej zarabiał. Co ty na to? 100 milionów? 100 tysięcy? No i dobrze, jest zadowolony. On zejdzie troszkę z płac, my go bierzemy do siebie. No i wygląda to fantastycznie, słuchajcie. No i jeszcze tylko musimy spróbować zarobić na tym naszym lewym obrońcy. Zobaczmy, jaki jest jego status w zespole, ponieważ ja chcę się go pozbyć, a nie wiem, czy on wie, że ja się chcę tylko pozbyć. Pablo, dodaj do listy transferowej. Nie, 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 tego gościa nie chcemy. No tutaj Iter stanowczo jest fajnym wzmocnieniem, ale zmienimy mu numer. Może dostać na przykład 22, nie ma problemu. A gdzie jest Süle? Bo ja Süle chciałbym dać piąteczkę. Nie wiem, czy on miał tą piątkę, czy ma tą piątkę w rzeczywistości, czy nie, ale ja mu chętnie dam piąteczkę. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Cyk, Niklas Süle z piątką, fantastycznie.
No i czekamy teraz, jak to będzie wyglądało z Kaldarą. No dużo ruchów się dzieje, naprawdę, jakby tutaj na lotnisku to chłopaki tylko tak zbijają piątki, wiecie, ci co przylatują i ci co wylatują. Oferta transferu za Lenglet z Barcelony. Barcelono droga. Przy nazwisku tego zawodnika widnieje napis: jeden z najlepszych na świecie. Powiem tak. Jeżeli wy jesteście Barceloną zdesperowaną, to ja jestem gotów. Może to być, słuchajcie, to może być sezon powrotów. To może być sezon powrotów, ale ten powrót musi was kosztować bardzo dużo. Jakby... Co was porąba? A, bo wy nie macie w ogóle środkowego obrońcy, nie? Mądrze prowadzona polityka transferowa. No, wydaje mi się, że z PSG raczej nie będziemy mieli dobrych kontaktów. No tak, słabo chłopaki. Się tutaj wkopaliście. Zobaczymy, słuchajcie, czy Barcelona jest w stanie dać tyle za swojego syna marnotrawnego. No z Kaldarą zrąbałem strasznie, zdaję sobie z tego sprawę, no ale tutaj życie, niestety. Niklas Zyle, okej, ale nie gramy tym, panowie, możemy odpaść w tym pucharze Azji Północno-Atlantycko... jakiejkolwiek, ale no nie gramy najlepszym składem. Hyun Minson oczywiście tutaj będzie się ogrywał, bo chłopak jest w gazie i fajnie, że to tak dobrze wygląda, jeśli chodzi o niego. A przed tym meczem dokonamy jednego transferu, wydaje mi się, mimo wszystko. Nieważne, jak się potoczą dalej nasze ruchy transferowe, jeśli chodzi o ofensywę i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest transfer, którego powinniśmy dokonać. Transfer fajny, no gościu, niesamowity poprzedni sezon. Więc naprawdę sporo goli strzelonych. To jest ktoś, kogo ja tutaj chętnie bym widział. 16,5 miliona. A może, słuchajcie, a może chcielibyście bocznego obrońcę? Mam takiego fajnego Pablo. W zamian bramkarza, napastnika lub pomocnika. Okej, zaproponuj inną pozycję, bo my tutaj mamy tych, wiecie, miliony tych Portugalczyków. Ja bym ich chętnie dał. Napastnicy, no nie, to nas nie interesuje. Pomocnicy, ale oni są jako skrzydłowi, okej. No dobra, ale co wy na to, żebym ja wam tutaj puścił jego, no nie, stracimy tu, za drogi. I on chce, żeby został. On jest młodym talentem, on zostaje. A ten? Okej, dobra. Po prostu. Zobaczmy, co odpowiedzą. O, panowie. Ja rozumiem, że miał dobry sezon. Zdaję sobie z tego sprawę, ale wy tutaj wyjeżdżacie. No, inaczej, to jest bardzo dobra cena, nie? Ale jak gdyby... Ja to mówię ze swojego punktu widzenia, że jakby wiecie, dla nich to jest cena adekwatna i ja się nie dziwię, że go chcą sprzedać za tyle, ale wy musicie mnie zrozumieć, że my tutaj negocjujemy ze swojego punktu widzenia. Okej, dobra, niech do nas wrócą z horrendalną ceną, której my nie zapłacimy. No nie, no z Jonathanem Tachem raczej będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie w przypadku załamania się, znaczy w przypadku sprzedaży Lenglea, do tego raczej nie dojdzie. Teraz jesteśmy gotowi na to spotkanie, tutaj chyba, może wygramy? 2-1, fajnie, słuchajcie, fajnie, że udaje się wygrać. Leroy Sané strzela nam gola, no i spoko, a tu zobaczmy, co nas czeka dalej. Został sprzedany Soczek, Lenglet, rozmowy spełzły na niczym, dziwne. Oferta nie do przyjęcia za Donisa, to nie zła oferta, wrócimy do tych negocjacji, ale na razie, słuchajcie, nie jestem... ten, a my zwyciężamy w Pucharze Elite Azji, proszę bardzo, nie spodziewałem się tego zupełnie, fajnie, spoko, jakby... Tak mimochodem podnosimy coś pierwszego tutaj. Aczkolwiek zwycięstwo przedsezonowe bardzo często jest raczej gorszą informacją niż lepszą, patrząc na te kariery. No teraz słuchajcie, już jakby trzeba wrócić do... O, Urlaś, oferta transferowa z Crystal Palace. Przejdź tam, chłopie, proszę cię bardzo. A my dostajemy jeszcze ofertę za Pablo, proszę bardzo, z... A ją zaakceptowałem? No nawet nie wiedziałem. To się nazywa być dobrym menadżerem. A ile ja tu wziąłem? Czekajcie. Ja to zaakceptowałem? Co?
A, bo on tam miał jakąś chorą klauzulę, zobaczcie na to! Okej! Okej, teraz rozumiem. Bo on miał klauzulę odstępnego 790 tysięcy. To się chłopak rozwinął nieźle. No dobra, słuchajcie, jak zapłacili, to nie chcę go podpisywać, żeby ich robić, wiecie, nie, to by było nie fair w stosunku do zawodnika. Dajmy mu odejść i tyle. Ale powiem szczerze, że to mnie zaskoczyło, jak Niesko miał tą klauzulę. A my czekamy teraz na pierwszy Der Klassiker. Cash, została zapłacona oferta odstępnego, ale to mnie nie boli, tak miało być. Więc to jest wszystko zgodnie z planem, jego możemy sprzedać. Więc jak widzicie, no czystki trwają. A my dostajemy ofertę transferu za Onanę z Schalke. Gdyby to był inny zespół, znaczy z innej ligi, to ja bym myślał, ale za Schalke nie ma takiej możliwości, żebyśmy się go pozbywali do Niemiec. Przynajmniej na razie, dopóki fartuch nie jest fajnie rozwinięty, to jakby nie ma takiej możliwości. Donis oferty zeszły na, znaczy rozmowy spełzły na niczym, spoko. No i czekamy na dalsze wypadki, jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Ja na razie jestem bardzo zadowolony tym, jak to wszystko się prezentuje, a my dostajemy ofertę transferu Correa. I to jest ciekawa opcja. To jest bardzo ciekawa możliwość transferu. W ogóle zobaczcie tylko na to, co się tutaj dzieje w ogóle. Otrzymano oferty, jaki tu już jest tłok. Dobra, powiem tak. Porozmawiajmy. Ja nie muszę go sprzedawać, ale jestem chętny do tego, żeby usłyszeć, co wy tam mi chcecie proponować. Powiem tak. To był nasz najlepszy strzelec w poprzednim sezonie. Fajnie. Fajnie. Nie no, spoko. Ale pan nie usłyszał, że to był nasz najlepszy strzelec w poprzednim sezonie. Miło mi. Ja rozumiem, że pan nie chce utrudniać się negocjacji, ale to był nasz najlepszy strzelec w poprzednim sezonie. Czaruś! Ja wiem, że dopiero mieszkanko w tym Monachium meblujesz, ale weź się chłopie do roboty, bo tutaj naprawdę... Ale powiem ci, że jeszcze opalony jesteś po tym Madrycie. Naprawdę? Naprawdę nie jest źle. Tak więc z tym panem już się zajął odpowiedni wyznaczony do tego pracownik. A no, jakby Correa zostaje w tym momencie. Nie ma problemu, słuchajcie. Nie ma problemu, żeby on został. Ja nie mam z tym żadnych... ja tutaj nie widzę w tym naprawdę nic złego. No a my wkraczamy powoli w sierpień, czyli w miesiąc, w którym na dobrą sprawę to my powinniśmy rozpocząć mocniejsze uderzenie w rynek transferowy. Uderza w nas Manchester United, chcąc od nas wykupić Tiemue Bakayoko. Ale czy my chcemy go sprzedać, słuchajcie? Czy my go chcemy sprzedać? Zrobimy coś łopatologicznego strasznie, ale ja chcę to zrobić, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o rynek. Zobaczmy sobie kraj, zobaczmy sobie Niemcy. Chodziło mi oczywiście o narodowość, ale wy o tym wiecie, prawda? Ja was tylko sprawdzałem. Zobaczmy sobie Niemcy. Nie da się zobaczyć tutaj żadnych... Zobaczmy od 20 roku życia na początku, żeby nam trochę to zmieniło. I zobaczmy, kurczę... Na początku zobaczymy w Bundeslidze, żeby łatwiej było nas ich rzeczywiście jakoś przejrzeć, bo tak to jest ich tylu, że no wiecie, alfabetycznie tylko nam pokaże. Zobaczmy sobie z Niemiec tych zawodników. Zobaczmy sobie obrońców. Czy będzie tutaj ktoś naprawdę wysokiej klasy? Wątpię, żeby ten gościu był niezły. Raczej jakby był niezły, to byśmy to widzieli. Zobaczmy w takim razie. Ja wiem, że ja to robię strasznie patologicznie. No nie, no ale to nie ma opcji, bo tutaj dostajemy tylko alfabetycznie tych zawodników. Chociaż na przykład mamy takiego gościa z BVB, który wygląda całkiem... całkiem przyzwoicie. Zobaczmy jeszcze, czy jest tutaj ktoś. Baku czasami się fajnie rozwija w tych karierach, bo go kojarzę, więc chętnie bym go tutaj sobie sprawdził. Patrzę, jak to wygląda tutaj o innych zawodników, jeśli chodzi, ale większość to już są trochę dziady. Na przykład Lars Bender, no to przecież już jest stary typ strasznie. Zobaczmy, czy tutaj jest coś. Brand w Bayern. No, Brand wygląda nieźle swoją drogą. Czy jest tutaj jeszcze ktoś ciekawy?
Burnicz. A wiecie co? Zobaczmy go sobie. Wygasa mu kontrakt. Coś czuję, że możemy zrobić krzywdę też Borussii tutaj. Że wraca taki stary, dobry Bayern, który chce jakby tą dominację swoją naprawdę mocno tutaj zaprezentować. Ja wiem, że oni, że ten Bayern jakby wygrał poprzednio tą ligę, nie? Ale ja chciałbym, żeby to było znowuż taka dominacja i przede wszystkim myślenie o Europie bardziej. Jest okej, jest Arp. To jest ciekawy zawodnik. Ja go bardzo rzadko kupuję w karierach. Jakie on ma warunki fizyczne? Czy to jest taka dziewiątka, której ja bym chciał? 1,84 m, czyli nie jest najgorzej. No to taki Arp z podwieszonym za rok pod sobą Kajem Havercem, a w tym roku zmieniający się z Sonem, który już jest dosyć stary, więc raczej tej staminy nie będzie miał za dużo, i z Sonem i z tym, i z Correą, to niezły pomysł. Powiem szczerze, że prędzej bym chyba celował teraz w tego Arpa niż w Timo Wernera, bo tutaj jest dużo młodszy ten zawodnik Wolfsburga. Okej, okay, to mi się podoba. Zobaczmy w takim razie środkowych pomocników, jak się to będzie tutaj prezentowało. Prawa pomoc, LP, SP, tutaj tego pana sprawdzamy. Dlatego sobie zobaczmy, ma niską klauzulę wykupu, więc może to być ktoś, kto się fantastycznie rozwinął. Zobaczmy sobie tego gościa. Naprawdę tutaj chcę, żebyśmy prześledzili mocno ten rynek, znaleźli talenty, żebyśmy tutaj naprawdę tą ligę rozkupili z tych Niemców, bo chcę, żeby to był prawdziwie znowuż taki, wiecie, Bayern, wiecie o co chodzi, ale Bayern zbudowany z niemieckich gwiazd, a nie z niemieckiego jakiegoś szrotu. Kogoś tutaj mamy ciekawego? Wątpię. Okej, czy coś tutaj jeszcze będzie takiego, co może nam nasze oko i naszą uwagę skupić? Zobaczmy go sobie. Niska odstępnego, ale to czasami może być złudne. Coś tutaj jeszcze będzie? Cyk, cyk, cyk. No niezbyt. W obronie przyda nam się jeden obrońca, więc chętnie nawet tego gościa sobie sprawdzimy. Ty jesteś może ciekawy, niestety nie. Więc wiem, że to co ja teraz robię może być nudne troszeczkę jakby, ale to są rzeczy, które musimy robić. Dzięki temu ta kariera wygląda tak jak wygląda i dzięki temu na przykład z Atletico zdobyliśmy Ligę Mistrzów z symulacjami, że ja robię właśnie takie rzeczy, więc ja wiem, że to może być męczące i mnie też odrobinę to drażni, że robię to w ten sposób, że te filtry też tej globalnej sieci, bo chyba się nie da szukać po narodowości, albo ja o tym nie wiem, więc musimy to zrobić w ten sposób, a nawet jeżeli nie musimy, no to i tak zrobimy w ten sposób i już nie ma innego wyboru. Zobaczcie, że jak na razie nie przeszliśmy przez żaden wielki talent. Ja wiem, że ten filtr jest ustawiony od 20 lat, ale już spokojnie jakiś 22-latek mógłby tutaj być naprawdę mocno utalentowany. Zobaczcie, że nikogo takiego tutaj do tej pory jeszcze nie mieliśmy, więc szybko przejdźmy przez tych zawodników. Zobaczmy na przykład, jak będzie wyglądał tamten. Zobaczmy na przykład jeszcze nawet tego. Geist, może ty jesteś rozwinięty? Nie jesteś, to może ten Furstner, nazwałbym go Wurster. Niestety wtedy nie mogę go tak nazywać, bo nie ma go. No okej, okay. No tak więc tutaj żadnych talentów nie było. Jeśli chodzi o goalkeeperów, to my mamy swój talent, w który będziemy inwestowali czas. Zobaczmy sobie tak, zobaczmy sobie jeszcze Niemca oczywiście, ale poszukamy sobie Niemców z klauzulą odstępnego, czyli raczej trafimy teraz na tych, którzy gdzieś rozpierzchli się po Europie. Na początku jest taki z Barcelony. Zobaczymy, co z niego będzie. Zobaczmy sobie, może jednak to pozycjami będzie dużo łatwiej. No, niech wyskautuje nam tego gościa. No jakby, co zrobisz, nic nie zrobisz. Trzeba robić czasami w ten sposób. Na przykład ktoś ze Stanów może okaże się fajnym wzmocnieniem. A może na przykład ten gość okaże się być fajnym wzmocnieniem. Tego gościa sobie przeskautujemy, słuchajcie. Tego gościa mamy na radarze, to jest Ginter, ale on ma już 30 lat, więc sami widzicie też, jak daleko jesteśmy. Dlatego ja tak troszeczkę błądzę w tej karierze, no bo niestety większość tych zawodników, która nawet teraz jest młoda, no to teraz się okazuje, że to już wcale nie są gracze rozwijający się jeszcze albo coś takiego, tylko bardzo często są już... Serio, gościu, zdradzałeś na boisku i zdradziłeś nawet zmieniając klub, a się zdenerwowałem teraz. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Po tym Szkodranie Mustafim to już mi ręce opadły całkowicie. No środkowy pomocnik jakiś niemiecki by nam się przydał w młodym wieku, ale tutaj nie widzę nikogo jak na razie, kogo byśmy chcieli mieć u siebie. Tego gościa chyba sprawdzamy? Nie sprawdzamy. No to go sprawdzajmy, słuchaj. A nie, zakończyłem tam sprawdzanie tego gościa, więc paru chyba też wyłączyłem sprawdzanie, bo dwa razy kliknąłem.
O, na takiego gościa czekamy. Zobaczymy, słuchajcie. Może się go nam uda ściągnąć z tego Betisu i może to będzie to. Toni Kroos, to jest ciekawy zawodnik. Wiecie co? Ja to niego Kroosa przy tej przebudowie to bym u nas widział, tak szczerze, na wypożyczonku. To by było coś fajnego. Albo go ściągnąć jak na zasadzie jakiegoś transferu, wiecie, niskiego. Ja bym go chętnie u nas miał. Taki, wiecie, gościu z doświadczeniem, który zna ten klub, który ten klub, myślę, że cały czas nosi w sercu. Reprezentant Niemiec, mistrz świata chyba. No, Ligę Mistrzów to on zdobywa tak, że mógłby komuś oddać medal, bo i tak by się pogubił w tym, ile razy zdobył. Więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę powinniśmy na spokojnie być go nie dość, że w stanie ściągnąć, to jeszcze, że to by było naprawdę... że to była naprawdę spoko sprawa, gdybyśmy go do siebie ściągnęli. Okej, okay, tutaj nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie jeszcze znaleźć kogoś ciekawego, tylko sobie przy ten. Więc naprawdę dużo wydałem dyspozycji, dużo się dzieje, ale to, co się będzie z tym wszystkim działo dalej, no to zobaczycie w kolejnym odcinku. Aczkolwiek wiecie co, póki pamiętam, to ja tego Kroosa spróbuję do nas ściągnąć, bo tak to w kolejnym odcinku zapomnę. A tutaj spróbujemy Toni Kroos. A, jest na liście, no przez to nie mogę kupić koza. Grasz tyle tych karier, a naprawdę cały czas robisz tego typu rzeczy, że ludzie cię jeszcze oglądają. Czy ktoś mnie jeszcze teraz ogląda? Możecie napisać, bo już ja sam siebie w tym momencie już chyba bym nie oglądał. Gdzie jest ten Antua Kroos? Proszę bardzo, zaproponuj wypożyczenie. Są gotowi na wypożyczenie. Więc może na czas tej przebudowy byśmy go sobie po prostu wypożyczyli. Albo wiecie co, ja go wolę ściągnąć chyba. Tak, ja go chyba, albo nie, bo wtedy nie będzie narzekał, więc go weźmiemy na dwuletnie wypożyczonko. I to jest pomysł, zobaczmy co Zizu nam powie. 60, weźmy sobie stary, zróbmy tak. No i proste, 40-60, stać nas na ten luksus, jakim jest Toni Kroos. Wypożyczony, bo wypożyczony, ale wydaje mi się, że to jest fajna opcja, że my tego gościa tutaj sobie ściągamy na taką troszeczkę emeryturkę, troszeczkę nie. Zobaczymy, no w Der Klassikerze raczej nie wystąpi i nie wiem kto wystąpi, bo tutaj co rusz dostajemy naprawdę gigantyczne i fantastyczne oferty. No trwa przebudowa, no i dzieje się tutaj naprawdę dużo, a co będzie się działo dalej, zobaczycie w kolejnym odcinku. Na razie, piona!